Brody się przytyka na koło makro. Ciekawe, czy to kwestia szeryfa. No niestety na radiu za wiele nie będę słyszał, bo coś ostatnio mam z głośnikiem. Nie halo. Bardzo powoli się toczymy. Jeszcze takiej sytuacji tutaj nie przerabiałem. Natomiast ważne jest, że mniej więcej dwa pasy jadą. Same szumy, tak. To, co jest mówione, bardzo się zgadza. Radio niestety już chyba swój żywot zakończyło. No jak widzimy, niestety godziny porannego szczytu, czyli pomiędzy godziną 7 a 9, czy też popołudniowego, pewnie między 15 a 17, 18, są to pory do tego miejsca dla mnie kompletnie, można powiedzieć, nieznane. Zazwyczaj jak jadę, to jadę po 5 albo jadę po 14. W tych godzinach, no, jedzie się powiedzmy w miarę dobrze, choć po 14, co już pokazywałem, zaczynają się troszkę zatory, oczywiście w kierunku Dąbrowy. Natomiast problem, co za chwilę zobaczycie, jest nasza tak naprawdę nieumiejętność jazdy na suwak. Gdybyśmy zostawiali przed sobą przede wszystkim, miejsce na to, aby pojazdy z sąsiedniego pasa mogły w te miejsca wjeżdżać, zobaczycie za chwileczkę, że byłoby to wszystko zupełnie inaczej by szło. Co ważne dla mnie osobiście, że mimo tego, że tutaj są korki, wbrew pozorom bardzo ładnie, prawie jechaliśmy do końca. Oczywiście gdzieś tam po drodze zdarzało się, czy jak zobaczycie za chwileczkę, jeszcze się zdarzy, że gdzieś tam ktoś za wcześnie ten pas zmienił. Okej, ale ważne jest to, że nie ma kierowców, którzy blokowaliby tych, którzy chcieli jechać do końca pasa. Dlaczego takie korki? Dlaczego tak się wydłuża? Już jestem na tym odcinku zwężonym. Już dojeżdżam, za chwileczkę będę miał do dyspozycji do jazdy na wprost przez skrzyżowanie z sygnalizacją 3 pasy ruchu. To jest miejsce, gdzie jest znowu jeden. Zobaczmy, stoimy na tych 2 pasach. Ja zostawiłem, aby mogli spokojnie wjeżdżać na prawy.
i zobaczmy, jak to wygląda. Prawy cały czas stoi, tam stoi kolejka, a mamy pas środkowy, mamy pas lewy, tych pojazdów tam nie ma. Dlaczego? Dlaczego się nie rozstawiamy? Po czym za skrzyżowaniem znowu ładnie na suwak powinniśmy się schodzić. Tak to powinno wyglądać, tak to powinno wyglądać książkowo. No niestety, bardzo często tak to nie wygląda. Bardzo nad tym ubolewam, że tak jest. Natomiast no cóż, czekamy na zielone, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jest zielone. I tutaj również powinniśmy do końca. Ten niebieski troszeczkę blokuje. Powinien dalej. Powinien wjechać za tego niebieskiego, za którego wjechał. To powinien wjechać przed niego. To ja powinienem być w tym miejscu, gdzie był tamten pojazd niebieski, który był przede mną. No ale ważne, że chociaż nikt nie blokował. Powtarzam to jeszcze raz. Kolejne miejsce, w którym musimy liczyć się z tym, że stracimy nieco czasu w drodze do Katowic w godzinach szczytu, czyli sama droga numer 86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Pamiętajmy, że jeszcze nie tak dawno, chyba przed 2 laty chociażby, była to droga o największym natężeniu ruchu w kraju. Natężenie ruchu przez te 2 lata się nie zmniejszyło. Ta palma pierwszeństwa została stracona tylko dlatego, że gdzieś indziej w Polsce pojawiła się droga, gdzie tych samochodów jest po prostu jeszcze więcej niż tutaj. Ale nie o tym. Już w zasadzie do samych Katowic, do węzła Bagienna, czyli węzła drogowego, gdzie rozjeżdżamy się w kierunku centrum, w kierunku Jaworzna, bądź w kierunku autostrady A4, czyli okolice Ikei. Już do tego miejsca trzeba się liczyć z bardzo dużymi ograniczeniami ruchu. Tutaj oceniam, że średnia prędkość na tym odcinku, z jaką jechałem, to było około 40 km na godzinę. 40 km na godzinę na drodze, na której mogę jechać 120. W godzinach, kiedy zazwyczaj korzystam z tej drogi w drodze między Katowicami a Dąbrową, spokojnie jestem w stanie, jeśli nie jechać z prędkością maksymalną, to spokojnie jestem w stanie jechać z prędkością około 100 km na godzinę. Spójrzcie w prawy dolny róg. Jest godzina prawie za 28. Czyli już mam około 20 minut jazdy. To jest czas, który normalnie potrzebuję na to, aby do Katowic, do pracy dotrzeć. Około 20-25 minut przejazd z tego około 20-kilometrowego odcinka mi zajmuje. 20 minut jedziemy od Dąbrowskiego Reala mniej więcej i jeszcze mam przed sobą kawałek drogi. Wszak jeszcze przede mną chociażby zakręt mistrzów, czyli zjazd z S86 na A4 i węzeł Mikołowski. Czyli miejsce, które o tej porze również może być miejscem obleganym przez chociażby szeryfów. I miejscem, które no może się również mocno przytykać. Na szczęście już jesteśmy w Katowicach. Ruch troszeczkę ruszył. Oczywiście wy na filmie widzicie większe prędkości niż faktycznie, bowiem akurat w przypadku tego filmu
tego fragmentu głos dodaję później, nie jest to komentarz na żywo. Natomiast tutaj faktycznie ten ruch troszeczkę ruszył. Myślę, że około było 50, z tego co pamiętam, około 50 km na godzinę jechaliśmy ten odcinek od rozdzielenia. Natomiast powiem szczerze, bałem się, że to jest korek już związany z budową, z remontem węzła na Giszowcu. Gdyby tak było, to mówiąc szczerze, byłaby to chyba jedna z największych porażek drogowców, jeżeli budowa węzła drogowego powodowałaby taki długi, wszak to kilkukilometrowy korek. Na szczęście okazało się, że faktycznie w rejonie węzła Bagienna korek już się rozładował i dalej jechałem już w miarę spokojniej. Natomiast tak jak wspominam, przede mną jeszcze węzeł Mikołowski, który za chwileczkę zobaczycie. Jak widać, w takim ruchu również trzeba umieć wykorzystywać pasy ruchu. Za chwileczkę tutaj pewnie pojawi się jeden z moich głównych adwersarzy ostatnio, że nie jadę prawym pasem, że skaczę z pasa na pas. Otóż panie Pawle, jeżeli chce pan to krytykować, po prostu wykorzystuję te miejsca, które są w danym momencie dostępne na drodze, aby jechać w miarę mniej więcej stałą prędkością, aby nie musieć co chwilę hamować, zwalniać czy przyspieszać. W zamyśle jadę w kierunku autostrady A4, więc już w rejonie Ikei nie mam potrzeby zjeżdżać na prawy skrajny pas, który tak naprawdę ucieka w kierunku centrum. Dla mnie już w tym momencie liczą się pas środkowy lub pas lewy prowadzący w kierunku autostrady A4. Przede mną ostatni odcinek drogi do Katowic, mianowicie węzeł Mikołowski, czyli zjazd z autostrady A4 na ulicę Mikołowską w Katowicach. Miejsce, które jest pełne kierowców nie potrafiących jeździć, a do tego mamy godzinę tuż przed 8, czyli ten najwyższy komunikacyjny szczyt. No może jeszcze w przeciągu najbliższej godziny będzie podobnie. A więc zobaczymy. Zdziwiłbym się, jak przejadę bez najmniejszego problemu. Natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych szeryfów, którzy blokowaliby możliwość jazdy dwoma pasami. Na razie zwróćmy uwagę na węzeł, wjeżdżam bez najmniejszego problemu. Powiem szczerze, jestem zdziwiony. Ale dobrze, znaczy, że w jakiś sposób zaczynamy szukać alternatyw do jazdy. Tutaj fajnie było, jakbyśmy pojechali wszyscy na suwak, czyli jadący od strony Rudy, aby jednak zostawiali to miejsce, żeby stąd wyjechać. Aczkolwiek obowiązku takiego nie mają. To my mamy ustąpić. My mamy, mówiąc brzydko, czekać, aż ktoś będzie kulturalny i zrobi nam miejsce, albo jeżeli wszyscy od strony Rudy przejadą.
ale wypadałoby, a nie tak jak tutaj ten Peugeotik, który jedzie tak blisko na zderzaku, że oho, żeby tylko nikt tam nie wjechał, bo to już jest chamstwo. I jak ładnie sobie zostawiamy. I ruch odbywa się spokojnie, płynnie, bez nerwów, nikt na nikogo nie trąbi, nikt na nikogo się nie denerwuje, nikt nie macha rękoma. Prosty trik, każdy zostawi przed sobą troszkę miejsca, aby ten drugi z boku mógł wjechać. A jak wiele daje. Nie trzeba żadnych przepisów do tego. Wystarczy tylko kultura. No ale kulturę wynosi się z domu, a jak widać, nie wszyscy w domu z kulturą byli oznajomieni. A szkoda. Natomiast, no cóż, przede mną jeszcze popołudniowy powrót z tychże Katowic. To może być niezły zajgon. Wyjazd z Katowic. W miarę bezproblemowo dojechałem od Wita Stwosza do Trzech Stawów i stoimy. Pozostaje pytanie, dlaczego ten korek tutaj jest. Jest z wężka, owszem, do jednego pasa. Natomiast skąd za to, że stoimy? Podejrzewam, że znowu jest kwestia, że zjeżdżający z zaczwórki chcą się beznadziejnie przedostawać na Kraków. Jadący stąd, jadący od Trzech Stawów, od Wita Stwosza, od Francuskiej, chcą pewnie przeskakiwać gdzieś tam na pas obok i w ten sposób się korkujemy. No po co tutaj te zjazdy na ten skrajny lewy pas? No kurczę. Później dziwota, że stoimy, no. Po co tutaj? No po jaką cholerę ten Ford tu wjeżdżał? Tak jak ci, do końca dojechać. Za mną też już dziura taka, że... No ale nie dwóch, nie dwóch. No i właśnie, no i teraz musimy, bo kierowca nie umie jadąc zmienić pasa ruchu. No i stoimy. I to jest to właśnie to zakłócanie niepotrzebne, że później ten korek się tworzy, że stoimy. My powinniśmy cały czas jechać. Wolno zostawiać sobie odstępy i jechać. Owszem, ja też zmieniłem gdzieś tam wcześniej. Ale to już było przy końcu. Już się te samochody, ładnie ten przede mną podjechał do przodu. Biorąc pod uwagę, co się może dziać koło makro, jadę przez S1-kę. Tutaj ten zjazd, gdzie ja teraz pojechałem, jest właśnie tylko dla jadących, czy to z Trzech Stawów, czy to z Francuskiej, czy to od Wita Stwosza. A nie, że jadący od Gliwic będą kombinowali, po ciągłej linii zmieniali pas ruchu. A takich jest bardzo wielu, wbrew pozorom. Po co on od Gliwic zjeżdża? Po to, żeby jechać na Kraków
tutaj przez węzeł, a nie jedzie prosto. Natomiast no podejrzewam, że tutaj też będzie bardzo ciasno się jechało. Jak widzicie, godzina po 16, więc można powiedzieć, wszystko się może zdarzyć. Jest spowodowany tym, że po prostu lewy pas jest nieco węższy. Oczywiście stosujemy się tutaj do żółtych linii, pamiętamy. Natomiast ten wiadukt, powiem szczerze, tutaj grzebią się i grzebią już kupę czasu. Już był oddany, znowu się tutaj coś grzebią. Więc nie wygląda to za ciekawie. No i znowu jakiś zator przed nami. Niezbyt ciekawie stoję, bo pomiędzy dwoma ciężarówkami. Gdyby coś się stało, to jestem jak naleśnik. Teraz jestem, czy uda mi się wrócić na prawy pas. Wszak będę chciał jechać w kierunku Łodzi, czyli na drogę S1. A czwórką na Kraków nie będę jechał, czyli
kiedyś wykonam nagranie, na pewno wykonam je w weekend, to w zwykły, nie żaden przedłużany. Powtarzam słowo, jeżeli kiedyś nagram. Bo prawdę mówiąc, ja jeżdżąc do Krakowa preferuję drogę krajową 94, nie autostradę A4. Właśnie ze względu chociażby na niekończące się remonty, no i drożyznę, jaka tam obowiązuje. Udało się. No i z czego korek? Widzicie, korek wziął się zapewne z tego, że nie umiemy wykorzystywać pasów rozbiegowych, nie umiemy się z tych pasów wjeżdżać do normalnego ruchu, nie umiemy ich wykorzystywać przy dużych prędkościach. Wystarczy, że jeden przyblokuje właśnie jakąś ciężarówkę, która będzie musiała zwolnić, zatrzymać, druga zwolni, trzecia zwolni, czwarta już będzie musiała się zatrzymać. To później idzie jak efekt domina. Znaczy taka ciężarówka ruszy w tym czasie, za czym ona ruszy, w ciągu kilku sekund będzie musiało zatrzymać się kilka jadących za nią. I każda z tych kilku spowoduje, że kolejne kilka samochodów również będzie musiało się zatrzymywać. Podobne rzeczy obserwujemy właśnie w rejonach takich węzłów jak węzeł Brzęczkowice. Węzeł Brzęczkowice, na których to węzłach mamy pasy przeplatania, czyli takie właśnie pasy, jak przed chwileczką pojechałem, czyli takie, gdzie zjeżdżający z danej drogi i wjeżdżający na tą drogę wykorzystują tak naprawdę ten sam pas, czyli ten ruch się przeplata. Natomiast tutaj przed nami węzeł Jęzor. Zwróćcie uwagę, rzecz ostatnio dość głośna. Czy te pojazdy powinny stać na pasie ruchu, czy robią prawidłowo, że jadą poboczem. Powiem szczerze, przepis zabrania jazdy po poboczu. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale czy nie jest to rozwiązanie lepsze niż tak jak teraz blokowanie pasa ruchu? Bo te pojazdy znowu spowodowałyby korek. Są to swoiste dylematy tych kierowców jadących w tamtą stronę. Z drugiej strony na to patrząc, nie znając miejsca, skąd mam wiedzieć, że te pojazdy, które stoją na poboczu, czy tam jadą w jakiś sposób tym poboczem, że to są pojazdy do tego zjazdu, na którym będziemy zjeżdżać, jeżeli nie jestem stąd. Więc tutaj w kwestii tej, czy później kto tutaj ma pierwszeństwo przy tym faktycznym zjeździe z pasa, czy jadący zgodnie z przepisami, czy ci te przepisy naginający. Myślę, że tutaj duże znaczenie ma tak naprawdę kultura tych osób, które tam się spotkają. Jeżeli spotka się dwóch chamów, no właśnie, to milczenie niech będzie odpowiednią. Natomiast
Ja od razu mówię, nikomu nie powiem, jak w takiej sytuacji powinniście się zachować. Czy powinniście pojechać zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, czyli tak jak ci wszyscy, którzy jechali na Jaworzno, czy powinniście być stricte przepisowi i zablokować paski. Powiem tylko tyle, że gdybym miał jechać z kursantem nauką jazdy, to chyba bym się nie odważył nakazać mu ustawić się na końcu kolejki na tym pasie awaryjnym. Nie pozwoliłbym mu na to, kazałbym mu jechać swoim pasem i w miejscu, gdzie będziemy mieli pas do zjazdu, dopiero zjechać. Natomiast przede mną już za moment tereny inwestycyjne, ulica inwestycyjna w Sosnowcu. Kolejne miejsce, gdzie powinien powstać węzeł drogowy. Niestety ten węzeł nie powstaje i ciężko powiedzieć, dlaczego ten węzeł nie powstaje. Co jest przyczyną, że jest tak duży opór co do tego, aby ten węzeł tutaj w rejonie Sosnowieckiego Bobka powstał. Jest infrastruktura odpowiednia ku temu. Bardzo fajna dwujezdniowa droga od ronda Sybiraków w Sosnowcu. No niestety jest opór z centrali. Być może, że jest to kwestia, że władze centralne, a władze samorządowe w Sosnowcu to jednak bardzo, ale to bardzo różne opcje polityczne, wręcz bym powiedział nienawidzące się, i może to jest kwestia tego, że tak ciężko tutaj wywalczyć ten węzeł. Natomiast o ten węzeł tutaj walka trwa, można powiedzieć, od lat, jak jeszcze władzą centralną była władza obecnie sprawująca rządy w Sosnowcu. I też jakoś był ku temu opór. Ciężko wyczuć. Natomiast ja myślę, że mimo wszystko w jakiś sposób jako osoby mieszkające w Zagłębiu, ale również Ślązacy w pewien sposób płacimy za gierki, że te rządy po 1989 roku, tak zwane wolne, postsolidarnościowe, to, że tutaj było dobrze w tamtych czasach gierkowskich, muszą teraz odbyć. No ale nie jest to kanał polityczny, a kanał drogowy, tak więc bierzemy się znowu za drogi. Już jestem koło krzyża, czyli w miejscu bardzo lubianym przez sosnowiecką drogówkę. Węzeł drogowy z ulicą Lenartowicza. Co ciekawe, również na węźle nowa droga powstała, więc równolegle do S1 po naszej prawej stronie, już pominięcie wiaduktu, mamy tereny inwestycyjne kolejne na ziemiach zagłębiowskich. Już kiedyś o tym wspominałem. Szkoda, że jeśli powstaje tam droga do owych terenów, to szkoda, że na samym węźle nie powstaje chociażby rondo. A przypomnę, że sprawujący obecnie władzę w Sosnowcu pan
prezydent Chęciński jest bardzo skory do rond. W Sosnowcu praktycznie wszystkie skrzyżowania, gdzie były jakieś wysepki, zostały zamienione w ronda. Osobiście oczywiście jestem zwolennikiem takowej polityki. Mnie osobiście bardzo się to podoba. Jestem wielkim zwolennikiem, miłośnikiem rond. I mnie osobiście to cieszy. No i już jestem w Dąbrowie. Tym razem dojazd do Katowic to około 20 minut. Dużo, dużo szybciej, aniżeli jechałem rano, bo jechałem około 40 minut. Jadę, czyli zjeżdżam teraz ze Zjedynki na drogę numer 94. Oczywiście wjadę z powrotem na S1. Mam tutaj pierwszeństwo, czyli wjeżdżają za mnie. Gdybym zjeżdżał to jest to kwestia bardzo fajna, dostrzec co robi pojazd, który jest za nami, czy chce wjeżdżać, bo wtedy możemy się fajnie, tak to nazwę, zamieniać miejscami. Znowu sobie zjadę. No tutaj się ładnie powinni zamienić. Skoda za ciężarówkę, Renault za Skodą wyjeżdża. Tak jest. I jak widzimy, ten ruch odbywa się na tych pasach przeplatania, zwróćcie uwagę, bardzo powoli. Więc jeśli chodzi o tą tak zwaną świętą przepustowość, no spowalniają, tak. Są to miejsca, które mocno spowalniają ruch, bo ten prawy pas tej drogi z natury będzie szedł wolniej, bo skoro tutaj będą chcieli zjeżdżać, jeśli nie będą chcieli, będzie nam się ciężej wydostać z tego pasa. Nie twierdzę, że są to te nowoczesne węzły, gdzie nie ma możliwości zawracania, nie takie motylkowe jak te, są tak naprawdę dużo, dużo prostsze. A ja teraz zmieniam pas. Są dużo prostsze, natomiast takie węzły są tak naprawdę dużo praktyczniejsze, bo tutaj można chociażby swobodnie wykonywać manewry zawracania. No cóż, ja już jestem w Dąbrowie. Wreszcie dzień dobiegł, dzień roboczy dobiegł końca. Na węźle pod lesie będę zjeżdżał. Więc jeszcze tylko pokażę wam zjazd. Oczywiście pojadę w kierunku Strzemieszyc, aby nie było za prosto, więc na skrzyżowaniu pojadę w lewo. Ustawiam się oczywiście blisko tej lewej strony. Oczywiście lewy kierunkowskaz.
Upewniam się, że prawa, lewa wolna. Wyjechać mogę nawet do prawego pasa. Natomiast mam nadzieję, że przejazd w relacji między Dąbrową a Katowicami Wam się podobał i że przetrwaliście jakoś tą wspólną kilkudziesięciominutową przejażdżkę ze mną.